Piotr Kalinniczenko. Gorąco wierzę w to, że Piotr Żyła i Kamil Stoch w tej serii finałowej oddadzą równie dobre, długie, dalekie skoki. Jernej Damian. W tej chwili na naszych ekranach pierwszy ze Słoweńców w serii finałowej. No i proszę. To jest bardzo dobry skok. Zadowolona ekipa słoweńska. 133 metry. No i jest pierwszym zawodnikiem, który złamał granicę 130 metrów. Plus 17,8 punktu. Jeszcze za blisko 2 metry na sekundę wiatru, który wieje z tyłu i ściąga zawodnika na zeskok. A więc ta odległość tym bardziej robi się imponująca. Jernej Damian. Pierwszy ze Słoweńców od razu szybuje niezwykle daleko. Nic dziwnego, że Goran Janusz jest jak najbardziej szczęśliwy z tego, co pokazał jego podopieczny. I już spora przewaga Słoweńca.